Najwyższa Izba Kontroli skierowała zawiadomienie do prokuratury o domniemaniu popełnienia przestępstwa przez urzędników Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Doszło do poważnych zaniedbań obowiązków, zwłaszcza jesienią 2005 roku i jesienią 2007 roku. Te zaniedbania obowiązków doprowadziły do wypłacenia nienależnych ponad 200 milionów złotych dla właścicieli koncesji autostrad A2 i A4. Wypłacenie wielu milionów złotych nienależnych, zawyżonych rekompensat dla właściciela koncesji na autostradę A2 było możliwe, bo popełniono błędy formalne w aneksie do umowy podpisanym jesienią 2005 roku, a później doszło do przeoczenia przez urzędnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który w odpowiednim momencie nie zareagował na propozycję wyższej stawki, no i wyższa stawka zaproponowana przez właściciela koncesji weszła w życie i wypłacanie pieniędzy trwa do dzisiaj. Wobec właściciela koncesji na autostradę A4 też zawyżono wypłaty rekompensat, wypłacono z budżetu państwa o 30 milionów więcej niż się należało. Koncesjonariusz zgodził się zwrócić te pieniądze, niestety umowa zakładała, że zwróci je bez odsetek. W dodatku poprosił o rozłożenie tej kwoty na raty i też zgodzono się, że może być zwrócona bez odsetek, przez co Skarb Państwa poniósł straty.